wszystko. Uwaga koledzy, dobra. Witam wszystkich na kolejnych zawodach w tym roku. Mamy zawody o Puchar Burmistrza. No spodziewamy się koło godziny 11 na wręczenie nagród. To mnie trafi jak mi. Trafi. Burmistrz ma taki mały ekranik w samochodzie. Teoretycznie w lesie nie działa. Zawody się rozpoczną gdzieś koło godziny 6, gdzieś koło godziny i będą trwały ponad 4 godziny albo równe 4 godziny. No bo burmistrz ma być o 11. Do godziny 10 zawodów. Nie będziemy o 9 zawodów kończyć i... No to zaczynamy zawody o godzinie 6. Za 5-6 będzie sygnał, że można nęcić. I tak samo kolegów prosił od razu nęcenie to grubą zanętą na początku, a później w trakcie zawodów jedynie tam tyle co do ręki, nie? Żeby po prostu tam nie bombardować. Następnie zawody będą się odbywać na żywej rybie. To znaczy, że wszystkie ryby bierzemy. Tam płotki, co tam jeszcze, dręgi, okonie, ale chodzi o to mi, że tam lin, szczupak, to już musi mieć swój wymiar ochronny, jeżeli ktoś złapie. No, lin ma 25, karp ma 30, nie? To są zawody spławikowo-gruntowe, można na sprężynę, tam na spławik, jak to będzie koszyk? Chciał. Na koszyk można tak samo. Rybicki Mateusz. Ale albo nie, bo na 7. Bo jest tam za mały. Czytaj jakie to robi skoro. Adamczyk Eugeniusz. 7. Moją prywatność. Nie ma podpotrywania. 19. Sajdowski Leszek. Jak kurwa usługi, bo za mało dostałeś jeszcze? Na ciebie jeszcze nie. No to uważaj. Ja bym chciał, tak się nie dostał, ale pożałuję. Ładne ryby brały, u mnie to takie kurwa. No. Kurwa, ale naprawdę dużo mi zeszło płotek, na takich, nie wiem dlaczego, i haki zmieniałem. Nie wiem dlaczego, to tu tak. Ile miałeś, co wagi? Ładnie miałeś wagi. Będzie miał więcej. Gdzie to sobie zyskało? Raz tu przyszło. Ładnie, to było mi same śmieci. 10 minut skończyłem. No i nie działa miło, no działaj coś tu. To duże obciążenie, że nie działa.
840.